pośród dostępnej disowskiej, to jest kolejny odcinek z Ice. Tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Odblokowałem nowy poziom oraz nowego potwora, a nawet więcej. Specjalny tryb, w którym będziemy grali z dwoma potworami jednocześnie. Czesław oraz Kasia będą dzisiaj nas oprowadzać po szpitalu, więc możecie zostawić 10 tysięcy łapeczek w górę, żebym mógł z niego spokojnie wyjść. Skoro jesteśmy już w temacie podwajania czegokolwiek, to możecie zgarnąć dwa telefony w cenie jednego w ofercie, którą przygotowało dla was Play. Link do promocji macie w opisie pod filmem i jeżeli zastanawiacie się, co z drugim telefonem można zrobić, to możecie go albo zostawić dla siebie, albo na przykład sprezentować go bliskiej osobie, jak na przykład Czesław pewnie podarował go pani Kasi, przez co o wiele lepiej będą się komunikować w trakcie poszukiwania mnie w szpitalu. W pakiecie jako gratis jest telewizja Play Now, więc może ta dwójka będzie zainteresowana czymś innym w trakcie rozgrywki. A teraz zapraszam do oglądania. Taktyczny bekon możecie zostawić w komentarzach pod filmem. Zmieniamy tryb normalny na trudny, jeżeli mi nie pójdzie na trudnym, to żeby zgarnąć troszeczkę pieniędzy, to wrócimy na chwilkę na normalny i mam nadzieję, że nam się uda, bo ostatnim razem nam się udało, ale skoro teraz mamy dwa potwory, to nie wiem, czy to był w ogóle dobry pomysł, by te dwa potwory wziąć ze sobą, gdyż nie znam nawet tej miejscówki, jeszcze ani razu tutaj nie grałem, a mamy do znalezienia jakieś 30 sakiewek, które są poukrywane w miejscu. To razy to równa się to. Nie wiem, czy to nie jest jakaś eksplozja, ale właśnie, tutaj są jakieś dziwne mikstury, które możemy znaleźć, mam nadzieję, o, na przykład tutaj. Tylko sterowanie mi troszeczkę odmawia posłuszeństwa dzisiaj. Aha, czyli poeksperymentowaliśmy, jestem ślepy na jakieś 30 sekund, no nie do końca, ale mamy ograniczone pole widzenia, co na pewno mi nie pomoże, chociaż coś wziąłem dodatkowego i to wziąłem przez przypadek, naprawdę. Nie wiem, co mi to dało. Przez 4 sekundy jestem szybszy, więc zużyłem coś, co by mi się na pewno przydało i mam teraz cooldown jednominutowy. To jest taka... Tu jest ta zielona butelka. O nie. Ja myślę, że się mogę schować tutaj. On gdzieś tutaj jest w pobliżu. Czesław tu idzie. Jeszcze idzie z nią. No to fantastycznie. Teraz żałuję, że ta gra nie jest na wirtualną rzeczywistość. Zapowiada się bardzo ciekawie. Czy tam widziałem instrukcję używania kolejnego z dziwnych płynów, jakie tu możemy znaleźć? Tak, to plus to daje nam oczko, a tego oczka niestety zdjąć nie możemy ze ściany. Jeszcze przez 3 sekundy będziemy odrobinę oszołomieni. Zobaczmy w ogóle, gdzie oni są. O! Muszę przed kimś uciekać, tylko nie wiem do końca przed... Ojojo, idzie Czesław! O cholera! Przyjdzie tutaj zaraz do mnie, ja tylko jestem ciekaw, jak wygląda ta jego teleportacja. Czy on może sobie wpaść tutaj w każdym momencie i niestety te muchy przypomniały mi właśnie, że gdzieś w pobliżu lata pieprzony Messerschmitt. Pewien osobnik chciał schować się dzisiaj przed burzą i postanowił zrobić to u mnie. Ale chyba nie zdaję sobie sprawy z tego, jak bardzo będzie mi przeszkadzał Czesław, co on tutaj robi. Cholera, nie spodziewałem się go tutaj, a ja widzę, że raczej... Aj, 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 złapali mnie. Dostaliśmy jednego pieniążka. To tak, żeby nam nie było smutno. Ale teraz już wiem, że nie warto łapać się za wszelakie mikstury i tak czuję, że po tej próbie wrócimy na normalny, bo same dwie niecnoty to już jest wystarczające utrudnienie. Zobaczmy, może tą zieloną weźmiemy teraz? A nie, ta zielona również nam niczym nie pomogła. Miałem tego nie brać, ale jednak... Aha, teraz rozumiem, czyli poświęcamy nasz wzrok na chwilę, by później złapać to oczko. I to jest całkiem logiczne. Już to rozumiem w tej kwestii. Nie wiem, gdzie oni są. To jest chyba przejście niżej. Więc poszukajmy kolejnych sakiewek, bo to jest nasze główne zadanie, tylko tak wam przypominam. Nie przyszliśmy tutaj degustować jakichś dziwnych noza. Super, fantastycznie. Cieszę się. Achievement unlocked. Chodźmy może na górę, bo widziałem, że oni przed chwilką byli na dole. To może obydwoje znowu są na dole. No Czesław, czemu ty mi to zrobiłeś? Ja mam nadzieję, że w trybie normalnym jesteśmy mniej więcej na równi, jeżeli chodzi o prędkość. Ale zobaczcie, jakie fantastyczne rzeczy tutaj znalazłem. Cieszy mnie to niezmiernie. Zobaczymy, co to da. Przez to również straciłem odrobinę pola widzenia, ale znowu wróciło to do normy, więc trafiłem chyba do idealnego miejsca, gdyż zobaczcie. Cyk, mamy 11 oczek, no to fantastycznie, szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałem, że to jest takie
warte odwiedzenia miejsce i co tam z Czesławem się dzieje. Ciężko jest powiedzieć, gdzie kto jest, bo nie znam tego miejsca. Spróbujemy wyjść i zobaczyć, czy to przed chwilą inaczej nie wyglądało? I teraz zapytacie się, Przemek, ale skoro słyszysz Sława, to po co idziesz w jego kierunku? Albo powiem wam, że doświadczenie z poprzedniego poziomu podpowiada mi, że no nie warto i tak kierować się dźwiękiem, gdyż... Aha, zapomniałem, że nie ma w pobliżu jeszcze jednej butli, to nie ma chyba sensu wychodzić nawet przez te 20 sekund. No chyba, że zaryzykujemy, może Czesław nam daruje teraz. Mamy tyle oczek, że bez problemu powinienem ich wymijać. Ale zając mnie, nie wykorzystam tej okazji. O! Dostałem wallhacka! To mi pasuje. Spadam. Nie mam pojęcia, gdzie jest reszta, ale widzę, że są raz, dwa, trzy, cztery sakiewki. I to jest niżej, więc chyba bym musiał mimo wszystko iść na niższe piętra, ale wiem mniej więcej, gdzie to jest, więc spoko. Zobaczmy, gdzie jest reszta naszych przyjaciół. No, niebezpiecznie blisko mnie są. Ale podoba mi się to, że niektóre z tych efektów nam w jakiś sposób przynajmniej pomagają. Mamy tego teraz tyle, że mogę sobie spokojnie sprawdzać. Oni są na piętrze z taką specyficzną, podwójną ścianką, więc to jest chyba ta ścianka. A to plus to daje nam jakąś ucieczkę, więc strzelam, że to będzie coś w stylu bycia niewidzialnym. Widzę, że nawet jest to możliwe do wykonania, gdyż mamy tutaj jedną czerwoną i tam jeszcze była jedna, z tego co mi się kojarzy, zielona, więc musiałbym to zrobić. Ale najpierw musiałbym zieloną chyba wziąć, a dopiero później czerwoną, bo tutaj jest sprint na tym. Nie ma mnie, Czesław? Darował sobie, więc... No to jest dobre, że oni nie mogą tutaj wejść. Chyba, że spełnimy jakieś warunki, które zniszczą całkowicie mój misterny plan, ale może... Może się uda, nie niszczę z niczego. Halo? Dobra. Zabieram to. Kasia, idź sobie, Kasiu. Kasiu, nie, nie teraz. Teraz jesteśmy niewidzialni. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nic mi nie zrobią, więc zbieramy po kolei wszystko, co tylko się da. Idziemy jeszcze niżej, bo tam mnie jeszcze nie było. Znaczy byłem, ale zginąłem. Mamy całą minutę na to, by cokolwiek tam znaleźć. Przynajmniej mam nadzieję, że to tak działa, bo jeżeli to tak nie działa, to jesteśmy w dużym... zadzie, że dzisiaj tak to ujmę, wyjątkowo inaczej. Trzy, jeszcze pięć musimy znaleźć, tu chyba nie było żadnej. Mucha jest coraz bardziej uparta, ale zobaczcie, raz, dwa i tu jest jeszcze jakaś zielona, pyk, pyk. Jeszcze musimy dwie znaleźć i jesteśmy w domu, więc tutaj widzę jeszcze jedną. Mamy 9 sekund i obawiam się, że tutaj nie ma chyba żadnej drogi ucieczki, jakbym chciał zniknąć nagle. Ale chyba mi się znowu uda to zrobić, zobaczcie. To jest chyba czerwone. Wybieram czerwone. Cyk i teraz szybko po czerwoną. I myślę, że to jest to, tak? Dobra, zbieramy, idziemy, więc nawet na trudnym bym to przeszedł teraz. Chociaż wolę nie zapeszać, bo nie wiadomo, czy to przejdę. Czesław, witam cię, Czesiu. Czesław jest dzisiaj... O, on jest szybszy jednak niż ja. Chyba. Na szczęście tutaj mamy znowu zieloną butelkę i pewnie po drugiej stronie będzie czerwona. Nie, jest tutaj, więc w razie czego wiemy, gdzie się cofnąć, ale sprawdziłbym, czy mogę to zrobić jeszcze raz, tak żeby sobie wyzerować ten licznik. Dobra, mogę, czyli to jest... To jest fantastyczne. Cieszę się niezmiernie, jeszcze sobie sprinta włączymy. Zobaczcie, jak nam świetnie idzie. Tylko marnuje to na piętro, w którym ich nie ma zbyt często. Nawet nie wiem, gdzie są, prawdopodobnie już gdzieś zeszli. Kliknąłem sobie oczko, a kliknąłem w menu główne. Jeszcze mucha atakuje, dobra, tu już jest chyba wszystko posprawdzane, bo to nie jest zbyt duży... To nie jest zbyt duże piętro. O, zobaczcie, Czesław się nawet pojawił. O, jest nawet i tutaj. Cóż za niemiłe spotkanie, panie Sławie. Spróbuję im troszeczkę uciec w tym kierunku i zejść jeszcze niżej.
Bo tutaj ich na pewno nie było, bo nie pamiętam, żeby mieli takie ściany. A tutaj mamy sporo do znalezienia. Tylko jeszcze jakbym tą podkę znalazł w tej wersji, która mnie najbardziej interesuje, to już byłoby fantastycznie. Zielona i czerwona. Kurde, jest czerwona. Są dwie sakwy, więc nam już dużo nie zostało. Jak oni się teraz tutaj pojawią, to już jest po mnie. Bo nie ma tutaj tej sakwy, która jest niepotrzebna, znaczy tej fiolki. A nie jest jednak, spoko, to mamy to. Chyba nam się uda, potrzebujemy jeszcze czterech sakiewek. Jeszcze bym dwie zielone musiał dorwać. To bym dostał kolejnego bonusa, ale nie wiem, czy one się nie nadpisują przypadkiem. A tutaj nic nie ma znowu. Tym razem tu pusto. To bardzo pusto, tylko szczury chodzą, już pewnie pozjadały wszystkie moje monety. Ale 40 sekund powinno mi starczyć na znalezienie sakiewek. Czyli najwięcej do znalezienia mam teraz na piętrze. No chyba, że jeszcze jest po drugiej stronie lustrzane przejście. Cholera, to taki lekki, lekkie obawy miałem. Tu chyba byłem. Tak. Warto chyba otwierać te półki, szafki, cokolwiek, by sprawdzić, czy się gdzieś było. I ja chyba zmarnowałem troszkę czasu na to. No chyba, że tutaj będzie kolejna zielona. O, jest. No chyba, że sprawdzimy sobie, gdzie są kolejne, albo nie. Lepiej być niewidzialnym, lepiej to zrobić bezpiecznie. Idzie mi całkiem źle, bo normalnie już bym przeszedł w tym czasie domostwo. I chyba idę w dobrym kierunku, bo tutaj jest kolejne przejście. Przynajmniej tak myślę. Tu już byłem, tam jest czerwona. Mam 40 sekund na to, by zejść i wrócić. Musi nam się udać, no. Nie ma innej opcji. Najgorzej, jeżeli skończy nam się na dole, to wtedy będzie ciężko z ukryciem się. Trzy sakwy. Jest jedna, jest druga. Tutaj nic nie widziałem. Albo nie chciałem widzieć. I uwaga, kolejne. Jeszcze może nam się fuknie i znajdziemy nasz specjalny duet potek. Jest jedna czerwona. Czyżby tu była zielona? Nie, jest też czerwona. Może tutaj jest zielona? Też nie ma zielonej, kurde. Masz wystarczająco dużo. Ja ci dam wystarczająco dużo. Ona gdzieś idzie, nie wiem gdzie do końca. Kurde, wypiłem to przez przypadek, teraz muszę znaleźć kolejną. No nie mogę tylko powiedzieć, cały czas mnie korci. Kurde, no ale gdyby tutaj faktycznie jakaś była, to byłoby dobrze. Dobra, obydwoje weszli gdzieś wyżej, więc to jest moja szansa. Teraz sobie mi się przydał teleport, taki jak on ma. Jestem ciekaw, czy ja w ogóle mogę im uciec. Tam na dole są jakieś drzwi, na pewno jakieś drzwi są, które mi pomogą w razie czego. Tu mogę się cofnąć. Dobra, wyjście jest niedaleko. Udało się nam, przeszliśmy to i jestem z tego zadowolony. W komentarzach pod filmem możecie dać znać, komu podarowalibyście drugi telefon, gdybyście mieli taką okazję. Czy zrobilibyście to tak jak Czesław i dali to kobiecie swojego życia, czy tak jak Kasia dałaby Czesławowi, czyli mężczyźnie swojego życia. Ja was tymczasem żegnam, pozdrawiam kolejnym razem i mam nadzieję, że do tego czasu dobiję moje coiny.